Witam serdecznie, nazywam się Paulina Ledwoń, jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawnych współpracującym z kancelarią Bede Oligal Łatałaj wspólnicy w Krakowie. W dniu dzisiejszym bardzo mi miło otworzyć wydarzenie swoją prelekcją, moją i pani doktor Małgorzaty Mendrali, w której będziemy mówić o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Struktura naszej prezentacji będzie taka, że najpierw ja opowiem kilka słów wstępu o samej ustawie o uchwałach dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń. Następnie pani doktor Mecenas Małgorzata Mendrala przybliży państwu kwestie związane z zawieraniem kontraktu menadżerskiego i z jego zawartością i potem na krótko jeszcze ja włączę się z kwestiami problematycznymi dotyczącymi odpowiedzialności członków rady nadzorczej za różne powiedzmy zaniedbania potencjalne związane właśnie z tą ustawą. Pozwolą Państwo, że włączę teraz y, moją prezentację, udostępniając ekran. Przyznam, że w tego typu y, wydarzeniach najbardziej... Y, Obawiam się właśnie tych kwestii technicznych, z tego względu, że przypomina mi się taka traumatyczna sytuacja, kiedy kiedyś na mojej pierwszej prezentacji próbowałam 10 minut włączyć rzutnik pilotem od klimatyzacji i do dzisiaj po prostu e, kojarzy mi się to bardzo źle, tym bardziej, że to było jedno z pierwszych moich takich publicznych wystąpień przed dużą ilością osób. E, zatem odnośnie praktyki ustalania wynagrodzeń w spółkach skarbu państwa, w spółkach, komunalnych weszła w życie w 2016 roku jak państwo wiedzą nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń która miała być odpowiedzią na potrzeby rynku przede wszystkim miała zapobiegać patologiom miała uelastyczniać model wynagradzania osób zarządzających tymi spółkami osób nadzorujących to miało zapobiegać sytuacjom związanym z jak wszyscy wiemy tak zwanym złotym spadochronom niekontrolowanym wymiarem tych wynagrodzeń Thank <laughs> you. No i ustawa y, znowelizowała też szereg aktów prawnych, które razem współtworzą ten system, w jakim państwo jako członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w spółkach Skarbu Państwa, w spółkach komunalnych. Przede wszystkim jest to ustawa, o której dzisiaj mówimy, ale także ustawa, oczywiście kodeks spółek handlowych, która statuuje podstawowe obowiązki członka Rady Nadzorczej, mówi o absolutoriach, mówi o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej y, za wyrządzone szkody. Mamy ustawę o wynagradzaniu osób kierujących, niektórymi podmiotami prawnymi. Mamy ustawę antykorupcyjną, która mówi nam, przy, w jakich podmiotach możemy zasiadać, w jakich nie możemy, jakie są tutaj ograniczenia. Wreszcie, nie można zapomnieć, mamy ustawę o gospodarce komunalnej, mamy ustawy samorządowe, które również, z których również możemy wyinterpretować pewne zakazy, nakazy, szczególnie dotyczące zasiadania w wielu spółkach. Ta ustawa nowa, największe oddziaływanie będzie, ma, i tak miała mieć, właśnie zgodnie z zamiarami ustawodawcy, na spółki komunalne, których jest najwięcej, ponad 60%, w mniejszym stopniu na spółki z udziałem Skarbu Państwa. I sama ustawa już na początku budziła pewne spory związane z kształtem takim nietypowym tego, jak ma kształtować ten sposób ustalania wynagrodzeń. Ustawa przede wszystkim należy pamiętać, ona nie determinuje, nie wprowadza sankcji nieważności, jeżeli te e, automatycznie te postanowienia będą nieprawidłowe, niezgodne z nią, tylko ustawa określa pewne powinności, no bo nie możemy zapomnieć o tym, że nie zawsze jest tak, że skar państwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty kontrolowane przez podmioty publiczne mają większość w takich spółkach. Bardzo często jest to pakiet mniejszościowy i w samym uzasadnieniu do ustawy, jak i w opiniach, które zostały wydane na jej podstawie, na przykład w opinii Sądu Najwyższego, było bardzo mocno eksponowane to, że ustawa nakładając pewne powinności na członków Rady Nadzorczej tak naprawdę nie dostrzega, że bardzo często nie będą mieli oni praktycznie żadnej realnej możliwości, żeby wpłynąć na ten model wynagrodzeń. Natomiast ustawa... Narzuca obowiązek działania ze starannością, czyli y, nie przesądza o skutku, ale narzuca pewien szereg określonych powinności, między innymi na członków rad nadzorczych. Ustawa ma zastosowanie do podmiotów reprezentujących skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne. Tu już pojawił się pierwszy zgrzyt z interpretacją nowej ustawy, bo. Y, jakby wadliwy jej słowniczek nie definiuje choćby pojęcia komunalnych osób prawnych. To pojęcie jest sporne w doktrynie i część doktryny uważa, że są to tylko podmioty, które posiadają, w których 100% będą posiadać yy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki. Część osób mówi, że muszą posiadać one pakiet większościowy, a niektórzy y, wręcz mówią, że tylko kilka udziałów akcji tutaj wystarczy. Y, niewątpliwie ustawa dotyczy y, wszystkich. Tych spółek, gdzie y, rzeczone organy skarpaństwa jednostki samorządu terytorialnego mają choćby już jedną akcję, jeden udział. I te obowiązki, które są nałożone przede wszystkim na podmioty wykonujące prawa z udziałów i z akcji, czyli wójta, burmistrza, y, ale także członków Rady Nadzorczej, o którym będziemy więcej mówić. To przede wszystkim jest głosowanie przez walne zgromadzenie, czyli zwołanie walnego zgromadzenia, zwrócenie się do zarządu z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, oczywiście oddanie głosu za uchwałami, jeżeli zostaną wprowadzone do porządku obrad. A jeżeli to się nie uda, z powodu takiego, że podmiot, na który są nałożone obowiązki, nie ma większości głosów w organie stanowiącym spółki, no to te obowiązki przerzucone są na członków Rady Nadzorczej, wskazanych, wybranych przez te osoby, bo są takie sytuacje, kiedy statuty tych spółek, e, przepisy prawa, pewne uprawnienia osobiste pozwalają e, wskazać członka Rady Nadzorczej. Wtedy taki członek Rady Nadzorczej przejmuje na siebie to brzemię. Oczywiście tutaj zgodność jest w doktrynie co do tego, że absolutnie on musi dołożyć należytej staranności, żeby dążyć, natomiast sam skutek już jest bardzo często poza jego zasięgiem. Ustawa posługuje się pojęciem też w szczególności, czyli sygnalizuje to nam, że te działania nie jest to enumeratywne wyliczenie tego, co może zrobić tutaj organ, na przykład członek Rady Nadzorczej. Podnosi się, że może działać w każdy dopuszczalny sposób, choćby... Przez to, że Rada Nadzorcza i jej członkowie są jednymi z podmiotów, które mogą zaskarżać uchwały, mogą próbować uchylać te uchwały, mogą próbować je unieważniać i z tego również powinni korzystać. Odnośnie samego modelu tych uchwał mamy uchwałę wspólników, nad którą tutaj nie będziemy się rozwodzić, e, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń i przede wszystkim uchwałę szczególną, konkretyzującą, która może być już podjęta przez Radę Nadzorczą i tak często jest. E, te projekty uchwały w sprawie y, kształtowania, zasad kształtowania wynagrodzeń, sama ustawa sygnalizuje, że to, jest, to są dwa rodzaje uchwał. Pierwsza jest uchwałą ramową, która ma wskazać ogólne przesłanki, y, które będą wytycznymi dla kształtowania wynagrodzeń, a następnie te bardziej precyzyjne zapisy i samotechniczne zawarcie umowy z y, członkiem organu zarządzającego jest już w gestii członków Rady Nadzorczej. Te projekty uchwał wyznaczają też oczywiście cele zarządcze i kryteria ich realizacji, o czym będziemy mówić. Warto wspomnieć tylko, że jeśli chodzi o samo wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, to oczywiście tutaj sam e, KSH. E, nie narzuca ani ustawa obowiązku pobierania wynagrodzenia. Można oczywiście tę funkcję pełnić honorowo. Warto pamiętać, że w doktrynie zastanawiano się, czy zwrot kosztów związany z posiedzeniami Rady Nadzorczej stanowi element wynagrodzenia, ale oczywiście sta, sta jakby stanowisko dominujące jest takie, że jak najbardziej nie. Zwrot kosztów nie może wchodzić w wynagrodzenie, bo są to koszty poniesione przez członka Rady Nadzorczej. Warto też pamiętać, że oczywiście o 10% może być wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej podniesione ponad te widełki, jeżeli wykonuje on zwiększone prace w Radzie Nadzorczej, na przykład zasiada w jakimś komitecie. Kluczowe dla tego wynagrodzenia opartego na nowym modelu ustawy, właśnie które ma być takie elastyczne, takie korzystne dla wszystkich, zarówno dla spółek, jak i ich organów, jest to, że składa się ono z części stałej i z części zmiennej. Ta część stała jest podzielona na kilka grup, grup płacowych, i tutaj y, spółki, w zależności od swojej wielkości, obrotu, aktywów, oczywiście mogą mieć ustalane to wynagrodzenie w pewnych określonych widełkach. Y, Niewątpliwym atutem ustawy jest to, mając na celu to, co zostało wskazane w jej uzasadnieniu, czyli zapobieganie patologiom, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ale jednocześnie uatrakcyjnienie spółek z udziałem państwowym dla osób z podmiotu, z rynku, które... No, jakby mogą być ewidentnie skuszone wynagrodzeniami wyższymi, bardziej konkurencyjnymi, jednocześnie spółki Skarbu Państwa z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem JST, no, powinny być zarządzane przez menadżerów wykwalifikowanych, którzy po prostu muszą być należycie rynkowo opłacani, żeby w ogóle ta y, pozycja była na nich w jakikolwiek sposób atrakcyjna. E, wynagrodzenie w wyższej kwocie wymaga publikacji, uzasadnienia szczegółowego. E, Przeglądając te różne projekty uchwał, te wynagrodzenia są rzeczywiście uzasadniane, jeżeli są w kwotach wyższych, bardzo starannie. I tak powinno być. W przypadku spółek publicznych dodatkowo wymaga to porównania ze spółkami o podobnej skali. Literalna interpretacja przepisów wskazywałoby, że minimum dwie spółki. Natomiast wszędzie w doktrynie wskazywane jest, że najlepiej jeżeli jest to wręcz kilkanaście podmiotów, z którymi to porównanie będzie wykonane, działających adekwatnie, nie takich samych, ale działających podobnie. Jeżeli chodzi o spółki, które zarządzają aktywami, no to tutaj bierze się pod uwagę aktywa powierzone w zarządzanie składowe wynagrodzenia można zwiększyć można zwiększyć do 100% w przypadku spółek publicznych i największych podmiotów czyli z tej najwyższej piątej grupy płacowej a w innych spółkach do 50% tego wynagrodzenia spółki komunalne no, głównie będą wchodziły w ten niższy pułap możliwości natomiast jeżeli chodzi o same składowe wynagrodzenie no to mamy część stałą która jest zawsze kwotowa może przede wszystkim być ona podwyższona i to jest najbardziej tak naprawdę interesująca kwestia, kiedy te wynagrodzenia mogą być wyższe. Tu ustawa nie wprowadza enumeratywnego katalogu takich przesłanek, kiedy e, mogą to być wynagrodzenia wyższe. podnosi się, że sytuacja musi być wyjątkowa. Może być to trudna sytuacja na rynku, Mogą być to jakieś klęski żywiołowe. może być to nawet sytuacja, która była spowodowana jak wynika z wypowiedzi w komentarzach w orze spowodowana przez poprzedni zarząd. I teraz ten zarząd musi się mierzyć z takimi problemami, które tak naprawdę nie są jego, nie można mu jakby tutaj zarzucić w żadnym stopniu winy. E, zdarzenia losowe, wszelkie nieprzewidywalne sytuacje. E, można tutaj wskazać na e, kwestie takie, że spółka musi ściągnąć menadżerów, o na przykład bardzo wysokich kwalifikacjach. Takie uzasadnienia można spotkać, jak Państwo tutaj będą szukali takich różnych argumentów, które na przykład bardzo precyzyjnie wskazują, że osoby zarządzające spółką muszą być bardzo wykwalifikowane w dziedzinie IT. No, a jak Państwo wiedzą, w tym sektorze te wynagrodzenia ogromnie poszybowały w górę, no i nie sposób znaleźć kogoś, mówiąc kolokwialnie, rozgarniętego który byłby zainteresowany jakimś wynagrodzeniem w niskim stopniu niż to, które jest mu oferowane na rynku, na rynku po prostu, na wolnym rynku. Sama ustawa tutaj wskazuje pewne kwestie, które przykładowo wyliczając, jakie to mogą być, czyli... Jeżeli spółka prowadzi program konsolidacji e, spółek, jeśli, przekracza, y, jeśli prowadzi program inwestycyjny, który przekracza wartość aktywów trwałych, tutaj wiele spółek to wykazuje w uzasadnieniach, że prowadzi właśnie inwestycje, opisuje te inwestycje, y, podając również wartość swoich aktywów trwałych i uzasadniając to w ten sposób. Programy restrukturyzacji o horyzoncie czasowym dłuższym niż 3 lata. Spółki, które działają krócej niż rok, no bo tutaj jakby ta spółka nie jest w stanie wykazać z poprzednich dwóch lat obrotowych. Warto wspomnieć, że oczywiście uzasadnienie jest potrzebne, kiedy to wynagrodzenie będzie wyższe. Jeżeli by było niższe, no to nie musimy tego uzasadniać. Tutaj y, my jako y, Skarb Państwa, jako wspólnota samorządowa tego nie tracimy. Nie tracimy tutaj w takim sensie. Jeżeli chodzi o cele zarządcze, czyli ten składnik zmienny, który będzie przyznawany członkowi y, po, y, po zatwierdzeniu tak naprawdę roku obrotowego, po udzieleniu absolutorium, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu, to tutaj... Ustawa mówi o celach zarządczych. Wskazuje dzięki temu, że te cele zarządcze muszą być co najmniej dwa. Yy, te cele zarządcze to wzrost zysku netto, wielkość przychodów, zmniejszenie strat, obniżenie kosztów, wszystko to, co jest takim stricte ekonomicznym wskaźnikiem. Ale nie tylko, bo czasami... Yy, jest to realizacja prowadzonej polityki kadrowej, coś, ta, coś takiego bardziej e, trudniej uchwytnego. E, warto wspomnieć, że wskazuje się w doktrynie, że wzrost zysku dla spółek komunalnych nie powinien tutaj być, być takim kluczowym e, wyznacznikiem właśnie dla celów zarządczych. Warto wszak pamiętać, że spółki komunalne to są... Proszę państwa spółki, których celem nie powinno być osiągnięcie zysku, ale zapewnienie usług odpowiedniej jakości swoim mieszkańcom. Tutaj takimi celami zarządczymi podkreśla się: może być zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody, określona jej jakość zgodnie z jakimiś wskazówkami, dla spółek, które się zajmują odpadami, procent terminowych odbiorów. Dla poszczególnych członków można te cele wskazać odmiennie. I te cele, podkreśla się, że nie powinny być zbyt skomplikowane i rozbudowane, tak żeby członkowie nie pogubili się w ich realizacji. Lepiej wskazać mniej, bardziej precyzyjne te cele, niż pójść w tą ilość, w takie bardzo złożone wskazanie, potem może się okazać, że bardzo trudno jest je zrealizować. Oczywiście jest tu też możliwe, jeżeli te cele czasami jest tak, że nie można zweryfikować na podstawie KPI, na podstawie żadnych wskaźników referencyjnych, czy taki cel został zrealizowany już w bliskim e, horyzoncie czasowym. Tutaj jest możliwe takie wprowadzenie rozwiązań znanych nam z banków, że można odroczyć maksymalnie o od 3 lata takie wynagrodzenie. I oczywiście obiektywne, mierzalne kryteria tej realizacji, czyli wskaźniki referencyjne, zapisy, że na przykład realizacja w 70% wskazanych, opisanych założeń, dopiero sumarycznie nam pozwala na wypłatę tego wynagrodzenia uzupełniającego. I proszę Państwa, to tyle. Spotkam się z Państwem jeszcze za chwilę odnośnie odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej. Teraz serdecznie chciałam zaprosić na prelekcję mojej koleżanki, pani doktor Małgorzaty Mendrali. Proszę Państwa, ja zgodnie z zapowiedzią y, koleżanki będę kontynuować y, tematykę y, związaną y, już z samą umową o świadczenie y, usług y, zarządzania. Y, ja również jestem doktorem nauk y, prawnych, specjalizuję się w prawie pracy i współpracuję z kancelarią y, BDO y, Legal. Y, proszę Państwa, y, w swojej y, Prezentacji, chciałam się skupić na dwóch grupach zagadnień. W pierwszej kolejności chciałam omówić sam charakter umowy zawieranej z członkiem zarządu. Natomiast w drugiej części chciałam się skupić na elementach obligatoryjnych i fakultatywnych tejże umowy o świadczenie usług. Zarządzania, popularnie zwanej w praktyce kontraktem menedżerskim. I postaram się pokrótce omówić najważniejsze elementy obligatoryjne i fakultatywne. Proszę Państwa, zacznijmy sobie od samego charakteru umowy zawieranej z członkiem. Zarządu. Otóż, proszę Państwa, członka zarządu spółki z udziałem skarbu państwa, czy też spółki komunalnej łączą dwie charakterystyczne więzi, tak samo zresztą jak to jest w innych spółkach handlowych. Jest to ta więź korporacyjna, regulowana na gruncie przepisów prawa. Handlowego, przede wszystkim kodeksu spółek handlowych oraz więź zobowiązaniowa i taką cechą charakterystyczną tych kontraktów zawieranych z członkiem zarządu. W spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych jest wyraźne narzucenie przez ustawodawcę tejże więzi zobowiązaniowej, ponieważ ustawodawca tutaj wyraźnie narzuca, iż jedyną podstawą zatrudnienia takiego członka zarządu może być umowa. Oświadczenie usług e, zarządzania ne, w praktyce e, zwana kontraktem e, menedżerskim. Ne, jest to e, umowa e, założenia e, terminowa zawierana na czas e, pełnienia funkcji przez członka e, zarządu e, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług. E, takiego e, członka. E, I tutaj ustawodawca wyraźnie e, przesądził, że nie ma znaczenia, czy to e, odbywa się w ramach e, działalności e, gospodarczej e, prowadzonej przez e, takiego członka zarządu, czy też... E, Poza nią. I tutaj, proszę Państwa, ustawodawca nałożył dodatkowe obowiązki na podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w takich spółkach, albowiem jest on obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego na zasadach określonych w ustawie i wykonanie tegoż obowiązku sprowadza się w szczególności do doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i te kwestie związane ze zobowiązaniem do zawarcia przez spółkę kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu powinny się znaleźć zarówno w tej uchwale ogólnej, jak i w uchwale kierunkowej, konkretyzującej. Podkreślić, proszę Państwa, należy, że z członkiem zarządu nie można wejść w żaden stosunek pracy umowa o świadczenie usług zarządzania jest jedyną umową zobowiązaniową, jaką można zawrzeć y, z członkiem y, zarządu w spółkach skarbu państwa czy spółkach y, komunalnych. Uzupełniająco do tej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. Jest to umowa zawierana na czas sprawowania przez członka zarządu funkcji i jest ona nieodłącznie powiązana z tą funkcją, ponieważ ustanie stosunku korporacyjnego pociąga za sobą jednoczesne ustanie umowy o świadczenie usług zarządzania a z drugiej strony nie można sprawować funkcji członka zarządu bez zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania jest to wymóg narzucony przez ustawodawcę jednocześnie jednak ustawodawca Narzuca, aby w treści tej umowy znalazła się możliwość jej wypowiedzenia. I proszę Państwa, okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Umowa może zawierać postanowienie, że Um, kończy się on z upływem um, danego miesiąca um, kalendarzowego, jednocześnie um, jednak um, w każdym przypadku ustania stosunku korporacyjnego um, i tak ta umowa. Um, Tutaj wygasa. W związku z wejściem w życie tejże ustawy pojawił się taki problem praktyczny: co zrobić z umowami o pracę nawiązanymi z członkami zarządu przed wejściem w życie nowelizacji, która, no nie wyłącza, która, która wyłącza teraz dopuszczalność tej. Formy natomiast formy zatrudnienia, natomiast w poprzednim stanie oczywiście zatrudnienie na podstawie umów o pracę członków zarządu jak najbardziej było, było dopuszczalne. I proszę Państwa ja osobiście stoję na stanowisku, że ze względu na cel reglementacyjny tejże ustawy oraz obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w postaci doprowadzenia do głosowania tychże uchwał, obu w sprawie e, wynagrodzeń, e, podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych powinien e, zrobić wszystko, żeby m, doprowadzić do rozwiązania dotychczasowej e, umowy e, i zamiany podstawy zatrudnienia członka zarządu na e, kontrakt menedżerski. E, I proszę Państwa, Pomimo początkowych wątpliwości co do tej kwestii, e, mamy e, już pewne orzecznictwo w tym e, zakresie, e, a mianowicie e, wyroku Sądu m, Okręgowego w Gliwicach z 12 lipca e, 2018 roku. Sąd e, przyjął e, właśnie e, tego rodzaju interpretację i wyraźnie wskazał, że e, zmiana zasad, e, zatrudnienia i kształtowania wynagrodzeń członków zarządu w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych stanowi uzasadnioną podstawę do wypowiedzenia dotychczasowej umowy o pracę dla członków zarządu i zaproponowania nowej podstawy zatrudnienia. Tutaj jeszcze w tym kontekście warto, y, y, warto podkreślić, że zaniechanie przez podmiot y, uprawniony do wykonywania praw udziałowych działań w tym y, kierunku jest również zagrożone karą y, grzywny. Y, z takich, proszę Państwa, innych y, kwestii y, praktycznych y, związanych z kontraktami y, menedżerskimi y, członków zarządu w spółkach y, skarbu państwa oraz y, w spółkach komunalnych. Należy, proszę Państwa, wskazać na kwestie związane z podatkiem VAT. Obecnie, proszę Państwa, ustawodawca wprost przesądził, że te kontrakty menedżerskie mogą być wykonywane zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza, poza nią. I mamy dosyć sporo interpretacji, które uznają, że kontrakt menedżerski jest działalnością wykonywaną osobiście i nie jest wówczas uznawane za działalność gospodarczą. Niemniej jednak tutaj zalecane jest, żeby w każdym przypadku, w zależności od konkretnego stanu faktycznego w razie wątpliwości wystąpić o interpretację podatkową. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, to tutaj sytuacja członka zarządu nie różni się. Bardzo od sytuacji pracownika, a mianowicie członek zarządu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, natomiast dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Przejdźmy sobie proszę państwa w takim razie do samych elementów umowy o świadczenie usług zarządzania i tutaj proszę państwa podkreślić jeszcze raz należy, że te elementy powinny się znaleźć w obu uchwałach w sprawie wynagrodzeń członków zarządów i to zarówno w uchwale ogólnej jak i w tej uchwale konkretyzującej i proszę państwa tutaj Należy wskazać na dwa rodzaje elementów tejże umowy. Są to elementy obligatoryjne, które, proszę Państwa, muszą się znaleźć w tychże uchwałach, i są to elementy fakultatywne, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w tych uchwałach, ale jednocześnie, proszę Państwa, żeby była możliwość wprowadzenia tych elementów fakultatywnych do kontraktu menedżerskiego, to musi być do tego odpowiednia podstawa w treści, w treści uchwały. Czyli innymi słowy mówiąc, brak danego unormowania w uchwale oznacza brak możliwości wprowadzenia go do kontraktu. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o te elementy obligatoryjne, to tutaj należy wskazać na dwa takie elementy. Po pierwsze, jest to wskazana już przeze mnie możliwość wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego przez spółkę. I po drugie, proszę Państwa, obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, czy nabyciu w niej akcji lub udziałów. Tutaj proszę Państwa, wskazać należy, że ustawodawca nie mówi, jak, jaka to, być, to ma być tutaj funkcja więc jest to pole do dosyć szerokiej interpretacji i mowa jest o spółkach handlowych, czyli tutaj wykluczone zostają spółki osobowe. Natomiast, proszę Państwa, w ramach elementów fakultatywnych na członka zarządu można nałożyć tutaj dalsze ograniczenia, a jednocześnie też przyznać mu pewne uprawnienia dodatkowe, o których stanowi ustawa. Po pierwsze, proszę Państwa, ten obowiązek informowania można jeszcze dodatkowo zaostrzyć poprzez wprowadzenie Zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek spółki handlowej, czyli tutaj nie tylko obowiązek informacyjny, ale też zakaz pełnienia tej, tej funkcji, oraz proszę Państwa, można nałożyć też inne ograniczenia w działalności członka organu zarządzającego. I tutaj, proszę Państwa, oczywiście są bardzo ważne odpowiednie sformułowanie. Postanowień umowy, że w przypadku ewentualnych sporów na tle zasadności jej, tutaj podstaw do jej rozwiązania, takie, takie postanowienia mają ogromne znaczenie. Oprócz, proszę Państwa, tego, element, tych elementów w, w uchwałach, i następnie w umowie, mogą znaleźć się też inne uprawnienia i zakazy. Jest to tutaj, proszę Państwa, katalog y, otwarty, ponieważ y, ustawodawca posłużył się zwotem y, w szczególności. Natomiast y, ustawodawca wymienia tutaj uprawnienie do korzystania ze sprzętu imienia spółki, y, możliwość przyznania odprawy członkowi zarządu, y, zakaz y, działalności konkurencyjnej i odszkodowanie za jego naruszenie, jak również uzależnienie wynagrodzenia uzupełniającego od terminu i warunków zakresu zakresie celów zarządczych. I proszę Państwa, teraz pokrótce chciałam. Zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty praktyczne związane z tymi tutaj elementami fakultatywnymi. Jeżeli chodzi o uprawnienie do korzystania z urządzeń imienia spółki, oczywiście to uprawnienie musi wynikać z projektów uchwał w sprawie wynagrodzeń. Ważne jest to, że, proszę Państwa, korzystanie zarówno z tych urządzeń, jak i ich mienia, jest tutaj ograniczone przesłanką niezbędności do wykonywania tych funkcji, czyli przykładowo, proszę Państwa, jeżeli mamy uprawnienie do korzystania z mieszkania służbowego przez członka zarządu, to powinno się ono znajdować co do zasady w tej samej miejscowości, w której siedzibę ma ta spółka, tak żeby uzasadnić cel korzystania w tym miejscu z tego mieszkania o charakterze. O charakterze służbowym. Inne proszę Państwa takie przykładowe występujące w praktyce uprawnienia do korzystania z urządzeń imienia spółki to na przykład pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie techniczne typu drukarka, ksero, fax, skaner, telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy, mieszkania służbowe, programy komputerowe, jak jakieś koszty reprezentacyjne, korzystanie ze służbowych kart płatniczych, czyli można powiedzieć, że wszystko to, co jest związane z bieżącym wykonywaniem funkcji członka zarządu z należytym wypełnianiem kontraktu kontraktu menedżerskiego i co się da uzasadnić związkiem funkcjonalnym w ramach konieczności prawidłowego świadczenia usług. Gdyby poszpaństwa już te zasoby były wykorzystywane dla celów prywatnych, na przykład samochody służbowe czy mieszkania służbowe, to wtedy już proszę Państwa to byłoby traktowane jako przychód i powinno zostać ujęte. W limitach wynagrodzenia. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze ustawodawca mówi, że spółka może określić też limity i zasady korzystania z tych urządzeń. Kolejne, proszę Państwa, takie świadczenie dodatkowe, często spotykane w praktyce, które może znaleźć się w tych, że. Uchwałach, a następnie w kontrakcie menedżerskim, to jest, proszę Państwa, odprawa dla członka zarządu. I tutaj, proszę Państwa, ustawodawca również ustala pewne wymogi, jeżeli chodzi o, o tą odprawę. Ta odprawa, proszę Państwa, przysługuje z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług, z tym, że, proszę Państwa, z pewnymi zastrzeżeniami. Otóż, prawo do takiej odprawy jest możliwe. Jeżeli członek zarządu pełnił swoją funkcję co najmniej przez 12 miesięcy przed rozwiązaniem kontraktu. Do rozwiązania doszło w trybie jednostronnym przez spółkę i z przyczyn leżących po stronie spółki. Ustawodawca narzuca także maksymalny limit tej odprawy. Nie może ona przekroczyć trzykrotności części stałej wynagrodzenia członka zarządu i można ją zastrzec najpóźniej do momentu rozwiązania czy, lub wypowiedzenia wypowiedzenia tejże umowy o świadczenie usług zarządzania. Te poszpaństwa postanowienia mają też służyć takiemu zbyt hojnemu niezasadnemu przyznawania odpraw dla członków zarządu, w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Podobne poszpaństwa ograniczenia, także ustawodawca wprowadził co do zakazu konkurencji, a mianowicie również jest to element fakultatywny uchwał w sprawie wynagradzania. I proszę Państwa, tutaj możliwość korzystania z tego zakazu konkurencji jest przysługuje, jeżeli członek zarządu wykonywał swoją funkcję przez okres co najmniej trzech miesięcy ustawodawca narzuca maksymalny okres ym, y, tego zakazu konkurencji, który nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia y, funkcji. Jeżeli już doszło do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, to nie można wprowadzić tejże klauzuli o zakazie, y, zakazie konkurencji. Y, I gdyby członek zarządu nie wywiązywał się z tegoż zakazu konkurencji, to zobowiązany jest do zapłaty. Kar umownej wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania, które by mu przysługiwało za cały okres zakazu zakazu Konkurencji yy, i, proszę Państwa, yy, odszkodowanie za każdy miesiąc tegoż zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia, yy, pełnienia funkcji. Yy, I tutaj, proszę Państwa, niektórzy wskazują też, że jest yy, w praktyce taka możliwość łatwego obejścia tego zakazu przez członków zarządu, ponieważ yy, zakaz konkurencji, Przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się pełnienia przez członka zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce. Niektórzy, proszę Państwa, komentatorzy wskazują, że dobrze jest doprecyzować, jaki to ma być rodzaj funkcji. Niemniej jednak, proszę Państwa, ustawodawca wprost tego. Tutaj w ustawie nie przesądza, nie, nie ogranicza tutaj rodzajów funkcji. I tutaj proszę Państwa jeszcze w kontekście zakazu konkurencji warto wskazać na rozwiązania pandemiczne, ponieważ przepis ustawy covidowej artykułu 15 GF wprowadził taką stosunkową, łatwą możliwość wypowiedzenia tej umowy o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jeżeli w takiej umowie nie byłoby klauzuli o możliwości wypowiedzenia, to każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu siedmiodniowego. Proszę Państwa, to rozwiązanie spotykało się tutaj z dosyć dużą krytyką wśród specjalistów, zwłaszcza z punktu widzenia takiego konstytucyjnego. No niemniej taką możliwość ustawodawca tutaj stworzył w tym okresie, okresie pandemicznym. Innym proszę Państwa takim świadczeniem, który może znaleźć się w kontrakcie menedżerskim, jest wynagrodzenie urlopowe dla członka zarządu. Jest to takie świadczenie, o którym wprost nie, nie ma mowy w samej ustawie, niemniej jednak proszę Państwa w praktyce przyjmuje się, że członek zarządu może być tutaj z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolniony z y, obowiązku świadczenia pracy przez y, odpowiednią liczbę dni w ciągu y, w ciągu. Y, roku, natomiast tutaj proszę Państwa, należy pamiętać, żeby odpowiednie regulacje w kontrakcie w tym zakresie wprowadzić, jak co do y, przechodzenia tych dni na kolejny rok y, kalendarzowy czy ewentualnego ekwiwalentu, ponieważ proszę Państwa, to nie jest y, urlop wypoczynkowy w rozumieniu kodeksu y, pracy. Y, y, także tutaj nie, nie stosujemy przepisów o urlopach. Y, urlopach wypoczynkowych. Proszę Państwa, wśród innych takich pozaustawowych jeszcze świadczeń fakultatywnych, z którymi można się spotkać w praktyce i do których tutaj należy podchodzić z pewną dozą Ostrożności. To są, proszę Państwa, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. I tutaj, proszę Państwa, ja, chociaż jest sporo interpretacji, które pozwalają na pokrywanie takich kosztów ubezpieczenia, dobrze jest jednak wystąpić o interpretację podatkową w zależności od konkretnej, konkretnej sytuacji, na ile to ubezpieczenie ma charakter taki indywidualny w stosunku do członka. mm -hmm. Zarządu. Natomiast, proszę Państwa, uważam, że nie jest dopuszczalne na przykład pokrywanie kosztów choroby czy kosztów urlopów macierzyńskich, ponieważ członek zarządu może tutaj skorzystać z ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne i dlatego tutaj ponoszenie tego rodzaju kosztów przez spółkę stanowiłoby was pewnej niegospodarności. Natomiast, proszę Państwa, inne takie świadczenia, o które pytają klienci, jak na przykład hmm, pakiety medyczne czy jakieś dodatkowe ubezpieczenie, hmm, tutaj na życie ubezpieczenie medyczne, tutaj hmm, trzeba to już moim zdaniem traktować jako... Hmm. Element wynagrodzeniowy dla członka, członka zarządu, dlatego tutaj również zalecam dużą ostrożność. W praktyce można się też spotkać, na przykład, z odprawami pośmiertnymi. O takie kwestie też pytają klienci, niemniej jednak, ja uważam, że tutaj nie jest to zasadne. Odprawa pośmiertna jest świadczeniem typowo pracowniczym, i tutaj również przyznanie tego rodzaju świadczenia, byłoby wątpliwe z, z punktu widzenia limitowania m, kwestii wynagrodzeniowych członków y, zarządu y, w spółkach skarbu państwa i spółkach y, komunalnych. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze chciałam wspomnieć o kwestiach y, kosztów szkoleń y, członków. Y, zarządów. Tutaj, proszę Państwa, uważam, że jeżeli szkolenie to ma taki charakter indywidualny, związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych danego, ogólnych czy też indywidualnych danego członka zarządu, to powinno to być jednak traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Natomiast uważam, że, proszę Państwa, jest możliwość pokrywania przez spółkę y, kosztów udziału y, w y, pewnego rodzaju targach, misjach gospodarczych, seminariach, konferencjach, które są związane z bieżącą działalnością spółki i można powiedzieć, że stanowią one, one pewien e, normalny element wykonywania pracy przez członka e, zarządu, polegający też na pozyskiwaniu e, klientów, e, bieżącej, e, wykonywaniu bieżącej działalności e, spółku, spółki. Natomiast, proszę Państwa, uważam, że kwestie te e, należy e, odpowiednio doprecyzować w umowie oświadczenie y, usług zarządzania. Także proszę Państwa zawarcie odpowiednich postanowień zarówno w uchwałach w sprawie wynagrodzeń, jak i w, w samym kontrakcie menedżerskim w kwestii tych świadczeń fakultatywnych, odpowiednio precyzyjnych postanowień, jest niezwykle ważne z praktycznego punktu widzenia, a już proszę Państwa o ewentualnych konsekwencjach z tego tytułu opowie koleżanka. Dziękuję Państwu za uwagę. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Ekspresowo sobie powiemy o ryzykach związanych z zawarciem umów z członkami zarządu. Mianowicie Drodzy państwo, do roli rady nadzorczej, yy, główną rolą rady nadzorczej jest przygotowanie i zawarcie tych umów. Rada tutaj y, działa, ma i pomimo jakichś technic technicznych kwestii i organizacyjnych, kiedy jedna osoba może być wyznaczona dla y, podpisania samej umowy, to Należy pamiętać, że jakieś ogólne upoważnienia, które są niezgodne z tą rolą Rady Nadzorczej, nie wchodzą w grę. Są też dwa poglądy co do tego, czy y, uchwała konkretyzująca w ogóle powinna zapaść, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia jest już wystarczająco precyzyjna. Tutaj jeden podgląd mówi, że wówczas nie należy już nie trzeba podejmować takiej uchwały, odchodzimy od mnożenia tych uchwał, natomiast drugi pogląd mówi, że Rada Nadzorcza też powinna wziąć na siebie część odpowiedzialności, powinna określić wagi, kryteria i jak najbardziej powinny być te kwestie sprecyzowane. Czy można podjąć działania sprzeczne z uchwałą. To jest ciekawe, proszę Państwa, zagadnienie, o którym sobie powiemy w tempie ekspresowym. Może być tak, że y, mamy super sytuację, kiedy zarówno uchwała y, Walnego Zgromadzenia, jak i y, uchwała Rady Nadzorczej i umowa są ze sobą zgodne, przede wszystkim zgodne z ustawą tutaj nie mamy problemu. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia jest z ustawą niezgodna, no to członek zarządu nie może członek Rady Nadzorczej nie może y, popierać zawarcia umowy z członkiem zarządu w sposób inny niż mówi ta umowa, no bo mamy hierarchię, prawda, w KSH mamy hierarchię, gdzie najważniejszym organem jest jednak walne zgromadzenie. Nie może sobie tutaj dowolnie członek Rady Nadzorczej tego przedsięwziąć. Wówczas zgodnie z tym, że może dążyć w każdy sposób zgodny z prawem do tego, żeby kształtować te wynagrodzenia w sposób zgodny z uchwałą, powinien ją zaskarżyć. Jeżeli natomiast taka umowa zostanie zawarta z członkiem Rady Nadzorczej niezgodna z uchwałą, czy też niezgodna zgodna z ustawą, przyjmuje się w doktrynie, że jest ona ważna, nie wchodzi tutaj taka sankcja nieważności z KC. No i tutaj argumentem za tym jest to, że ta ustawa nie wprowadza takiej sankcji nieważności w przeciwieństwie do ustawy o wynagrodzeniu niektórych osób w niektórych podmiotach prawnych. Sankcje są porządkowe. Tutaj mamy najprostszą sytuację: po prostu odwołanie ze składu Rady Nadzorczej takiego niesubordynowanego jej członka. Mamy absolutorium. Tutaj jest już sama konstrukcja absolutorium ciekawa, jako takie jakby quasi wotum zaufania. Czy ono całkowicie zwalnia od odpowiedzialności, czy tylko częściowo, czy stanowi domniemanie? Tutaj można się na ten temat wręcz doktoryzować, w jakim zakresie ona zwalnia z odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, to udzielenie bądź też nieudzielenie im absolutorium, czy stanowi tylko jakiś wewnętrzny akt porządkowy, który tak naprawdę ma jakieś skromne konsekwencje i nic w zasadzie nie daje członkom Rady Nadzorczej, tylko wprowadza domniemanie obalane, czy stanowi całkowite zwolnienie z odpowiedzialności. Tu mamy cały wachlarz poglądów w doktrynie, w zależności od tego, który jest adekwatny do naszej sytuacji, takiego wiadomo będziemy bronić. Jeżeli chodzi o kwestie odszkodowawcze, no to w przypadku zawarcia umowy z członkiem, Zarządu, która jest niezgodna z uchwałą, która uchwała była z kolei zgodna z ustawą, no to ewidentnie mamy odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie tego wynagrodzenia, o które stratna jest, mówiąc kolokwialnie, spółka. Tutaj członek Rady Nadzorczej, zarówno w spółce, zoo, jak i w spółce akcyjnej, mamy przepisy, które pozwalają takiego członka Rady Nadzorczej pozwać o odszkodowanie. Jeżeli chodzi o te przepisy, no to mają znaczenie tutaj prewencyjne. Są to przepisy o takim charakterze, tak zwanym use cogens, których nie mogą modyfikować wewnętrzne umowy. Trzeba wykazać związek przyczynowy, bezprawność, to jest sporne, czy już samo naruszenie zasad należytej staranności. Wystarczyłoby dla pociągnięcia członka Rady Nadzorczej do odpowiedzialności, kiedy nie działał tutaj zgodnie ze swoim oświadczeniem, które deklarował, które musiał podpisać, bo pamiętajmy, że to oświadczenie o przestrzeganiu przepisów ustawy w przypadku niepodpisania przez członka Rady Nadzorczej zgodnie z dominującymi poglądami, no. Zupełnie go dyskwalifikuje. No, natomiast, wiadomo, papier wszystko przyjmie. Potem i tak członek Rady Nadzorczej może działać niezgodnie z takim oświadczeniem może nie dochowywać należytej staranności. W doktrynie się też przyjmuje, że kiedy on ma wątpliwości co do tego, czy przepisy przyjęte przez organy są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, czy te wewnętrzne regulacje, powinien się tutaj posiłkować zewnętrznymi doradcami, ale też nie może scedować, Całej odpowiedzialności, na przykład na radcę prawnego, kiedy ewidentnie y, jakaś opinia jest tutaj niezbyt starana ze strony radcy prawnego, niezależnie od tego członek Rady Nadzorczej swoją należytą staranność musi wykazać, tak zwanego, y, jak to ładnie brzmi trochę archaicznie, sumiennego kupca. Jest też przestępstwo. E, mamy przepis artykułu 12a w ustawie, uporczywe uchylanie się od obowiązku podejmowania działań e, określających zasady wynagradzania członków organu zarządzającego. I tu kwestia też jest ciekawa, bo część komentarzy mówi, że w ogóle tego przepisu nie można zastosować do członków Rady Nadzorczej, a część komentarzy mówi, że jak najbardziej taki obowiązek też na nich spoczywa. Ci komentatorzy, którzy mówią, że w ogóle tego się nie da zastosować do członków e, Rady Nadzorczej, Mówią, że ten przepis jest skierowany tylko do organów wykonujących prawa z akcji, z udziałów. Wójtowie, prezydenci i tak dalej argumentują tutaj, wywodząc z literalnego brzmienia ustawy że jest to niemożliwe, ale część komentatorów mówi, jak najbardziej taki obowiązek również jest. Również może być pociągnięty do odpowiedzialności za przedłużające się y, nie podjęcie takiej uchwały, y, obstrukcje wszelkiego rodzaju, strajki włoskie i tak dalej. Drodzy państwo, ponieważ czas już mnie goni. Chciałam państwu serdecznie podziękować za udział w naszej prelekcji w imieniu swoim i pani doktor Małgorzaty Mędrali. No i cóż, zapraszam serdecznie państwa na kolejne prelekcje. Dziękuję organizatorom za możliwość wzięcia udziału.